Ulubiony fragment programu państwa. Co mnie wkurza? No mnie kabaret wkurza bardzo, ale poza nim... Prosta sprawa w banku. Taka prosta, że nawet przez internet jej nie mogę załatwić. Puściłem przelew, wyszedł, ale nie doleciał na miejsce, więc ode mnie wyszły pieniądze. Już tym moim zapłaciłem gotówką, żeby nie czekali. I teraz chcę, żeby te pieniądze do mnie wróciły. Nie wiem, pomyliłem się w numerze konta, poleciało gdzieś w cholerę. Chcę z powrotem moją kaskę. Dzwonię do banku, tak? O, nie kup już dziś swoje odce i ance. Reklama na początek, tak? Bo ja mam czas wysłuchiwać reklamy. Płacę wam za to, żebyście mnie obsługiwali. A nie puszczali mi reklamy. To mnie trzeba płacić teraz za to, że ja słucham tej reklamy, tak? I co? Skończyła reklamę i teraz czekamy, nie wiem na co. Jeżeli jesteś naszym klientem, wybierz 1. Potwierdzenie operacji. Proszę podać numer klienta i zatwierdzić. Nie wiem, jaki mam. Lub numer karty. Numer karty. Trzeba mieć kartę na szkole, no spodziewałem się tego. A jak się pomylę, to co, nie powiedział. Jak źle napiszę numerek, to nie powiedział, w co mam pstryknąć, tylko będę musiał drugi raz do niego dzwonić. A ja jestem dyslektyk i często się mylę. Drugą cyfrę telekodu. Nie mam telekodu. Nie wziąłem ze sobą. I co teraz będzie? Proszę podać drugą cyfrę. Słyszałem, nie jestem debilem. Nie mam telekodu ze sobą, jestem za granicą. Mam tylko numer karty. I co teraz? Proszę podać drugą cyfrę telekodu. Może przeskoczy w jakiś inny tryb. Jeżeli jesteś naszym klientem... Rozmowy prowadzone przez naszych teleoperatorów są rejestrowane. Jeśli nie wyrażacie państwo zgody... Nie wyrażają państwu, już raz mówiłem. Przerwanie połączenia. Proszę czekać na połączenie z operatorem. Dzień dobry. Wysłałem przelew. Poleciał gdzieś, chciałbym, żeby wrócił. Nie doszedł do adresata. Rozumiem, proszę pana, w tym momencie to był przelew do banku zewnętrznego, czy... Proszę pani, nie pamiętam. Chyba do zewnętrznego. Rozumiem. I potwierdził pan, zna pan odbiorcę przelewu, czy w ogóle pan nie zna tego numeru rachunku, bo był błędny numer rachunku, czy... Proszę pani, nie wiem, co było błędne. Sprawę przez telefon załatwiłem. Zadzwonili, powiedzieli, że od 3 dni nie ma przelewu, zapłaciłem mi gotówką. A teraz chcę, żeby ten przelew do mnie wrócił. Nie mam ze sobą dokumentów. Mogę pani powiedzieć, na ile był ten przelew? Nie, proszę pana, w tym momencie jest najważniejsze, aby miał pan przy sobie numer klienta oraz 6-cyfrowe hasło telefoniczne. Czy pan takie dane przy sobie posiada? Nie mam, bo jestem za granicą. I co teraz? Mogę pani podać numer karty? Co? Korzysta pan z internetu? Nie, nie, korzystam z telefonu, przecież rozmawiamy. Ale czy ma pan dostęp do internetu? Nie, nie, mam do telefonu mam dostęp. Proszę pana, bez w tym momencie telefonu nie będzie możliwości przyjęcia pana dyspozycji. Proszę sprawdzić ode mnie inne dane, proszę pani, bo... Proszę pana, bez telefonu ja nie mam dostępu do rachunku, nie mogę przyjąć pana dyspozycji, dlatego prosiłabym, aby pan spisał dyspozycję reklamacyjną na adres kontakt. Pod adres. Tak, nie na adres, kontakt, pod adres. Małpa. Ale proszę pani, przed chwilą rozmawialiśmy, że nie mam dostępu do internetu, więc jak się małpa pojawia, to ja nie mam co z nią zrobić. Proszę pana, w takim razie ja niestety nie będę mogła panu pomóc bez telekodu, chyba że uda się zamówić dla pana rozmowę zwrotną. Czy ma pan za granicą polski numer telefonu? Za granicą nie mam polskich numerów telefonów, bo to jest zagranica, więc tam są zagraniczne numery telefonów. Ale nie ma pan swojego telefonu z Polski tam? Komórkowego na przykład? Nie, nie, proszę pani, nie mam komórki. W takim razie bardzo mi przykro, ale nie będę mogła panu w chwili obecnej pomóc bez telekodu. A proszę sprawdzić moje inne dane. Zapytać o imię matki, PESEL albo ale coś takiego. Ale ja muszę mieć pełny dostęp do rachunku, żeby móc odszukać ten przelew i wpisać informacje odnośnie tego przelewu w odpowiednim formularzu. No a dlaczego pani nie ma pełnego dostępu do tego? To proszę sobie znaleźć mój telekod. Proszę pana, nie mam takiej możliwości. Dobra, to spróbujmy inaczej. Telekod sam dla siebie. Halo? To proszę inaczej. Zgubiłem telekod. I chcę go zmienić.
W takim razie, proszę pana, jak pan powiedział, nie ma pan telefonu, więc nie mogę dla pana zamówić rozmowy zwrotnej. Nie korzysta pan z internetu, więc również nie uda się ustanowić takiego telekodu w formie elektronicznej. Czyli co teraz? Moje pieniądze tam na zawsze u was zostaną, bo ja nie mam telekodu? Proszę pana, jedyne możliwe, żeby ustanowić nowy telekod, to jest zamówienie pakietu, ale on dojdzie na adres Polski. A jak mam zamówić pakiet, przepraszam? W takim razie, proszę pana, bym mogła zamówić pana pakiet, dla pana pakiet, poproszę pana numer PESEL. Tak, tylko pani mi za granicę nie przyśle tego szybko, nie, tak? Nie, proszę pana, on dojdzie w ciągu 2 tygodni na adres Polski, wtedy ktoś ewentualnie będzie mógł ten pakiet przesłać na pana adres zagraniczny. Ale proszę pani, ja cały czas jestem za granicą, jestem sam, mieszkam za granicą i nikt mi tego poczty tu nie odbierze w Polsce. Bardzo przykro, ale niestety mamy te reguły, żeby po prostu przyjąć od klienta dyspozycję i jeszcze nie przed posiadaniem. To mnie wkurza. Zawsze mnie to wkurza. Zaczęło się w Ameryce, nie w Polsce. Żeby zrobić bilet lotniczy, teraz trzeba przechodzić przez coś takiego. Żeby się dowiedzieć, gdzie zginął mój bagaż na lotnisku, trzeba przez coś takiego przejść. A w Polsce też, coraz więcej, to narasta. I te systemy oczywiście są głupie. One są nieodporne na te wszystkie przypadki, z którymi człowiek chce do nich zadzwonić. Bo jak ja do nich dzwonię, to mam nietypowy przypadek. A te maszyny wszystkie są wymyślone na typowe przypadki. Jak pan chce sobie sprawdzić stan rachunku? Nie chcę sprawdzić, bo mam w internecie stan rachunku do sprawdzania na co dzień. Jakby pan sobie sam reklamę naszą chciał obejrzeć? Nie chcę! To wszystko mam na co dzień i umiem. Coś mi się sfajdoczyło. I jak się sfajdoczyło, to chcę, żeby tam był człowiek po drugiej stronie.